wszystkim, z tej strony mówi do was Belmondo. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć ciekawostkę muzyczną, a będzie to o Marku Grechucie. Jeśli chodzi o Marka Grechutę, był on piosenkarzem, kompozytorem, malarzem, rysownikiem oraz poetą. Tak naprawdę Marek Grechuta nazywał się Marek Michał Grechuta. Grechuta urodził się 10 grudnia 1945 roku w Zamościu. W dzieciństwie wyjechał z rodziną do Chylic pod Warszawą, a w 1956 rodzina na powrót osiadła w Zamościu. Jego rodzice rozwiedli się, gdy Marek Grechuta miał kilka lat. Wychowywała go mama, ciotka i babcia. Można powiedzieć, że był wychowywany wśród kobiet i dlatego może był taki delikatny, czuły, że takie wiersze pisał, śpiewał taką poezję. Marek przeżył swoją pierwszą miłość w liceum. Była nią Halina Mamurowska. Początkowo układało się im dobrze, ale gdy przyszły czasy studiów, zaczęły się problemy, bo on studiował architekturę w Krakowie, a ona medycynę w Lublinie. I Halina niezbyt jej to odpowiadało i po prostu ten związek się rozpadł, po czym Marek bardzo to przeżył. Halina to zauważyła, gdy kiedyś go już odwiedziła po rozstaniu i zobaczyła, że porozwieszał na sznurku z jej zdjęcia. W czasie pobytu w Chylicach kościelny organista udzielał Grechucie pierwszych lekcji muzyki i to on w sumie nauczył go grać na fortepianie od najmłodszych lat. W 1963 podjął studia właśnie architektoniczne na Politechnice w Krakowie. Grechuta miał bardzo duże poczucie humoru, umiał wszystkich zabawić i rozśmieszać. Lubił parodiować innych, wcielać się w inne postacie, nie znosił hałasu, lubił grać w brydża, lubił też dobrze zjeść w Krakowie. Z jednej z restauracji miał swoją ulubioną kaczkę po krakowsku. Bardzo lubił jabłka i orzechy, nie mógł się bez tego obejść, także bez kompotu. I to musiało w domu być. Marek Grechuta do prac domowych miał dwie lewe ręce. Nie używał żadnych używek, żadnych kawy ani alkoholu. Kiedyś palił, ale bardzo szybko je rzucił. A w domu, tak jak już mówiłem, Marek Grechuta miał lewe ręce i wszystkim zajmowała się praktycznie jego żona. Grechuta lubił oglądać transmisje sportowe oraz był fanem serialu Plebania. Jeśli chodzi o karierę muzyczną Grechuty, no to w 1966 wraz z Janem Kantym Pawluśkiewiczem założył kabaret architektów Anava. Z francuskiego znaczy to en avant, naprzód. Wkrótce zespół przeobraził się w towarzyszący mu na występach w październiku w 1967 zespół zaliczył publiczny debiut muzyczny występujący z piosenką Tango Anava na studenckim festiwalu piosenki w Krakowie, gdzie zajął drugie miejsce wśród wokalistów.
Pierwsze miejsce zajęła Maryla Rodowicz. W 1968 roku zdobył dwie nagrody, jedną za piosenkę Serce, a rok później za piosenkę Wesele. Z zespołem Anawa nagrał dwie płyty, Marek Grechuta i Anawa z 1970 i Korowód z 1971. W tym samym roku opuścił zespół Anawa i założył grupę Wiem. Wiem, czyli to jest skrót od W innej epoce muzycznej. Nagrał dwa albumy z tą grupą. Droga za widno kres oraz Magia obłoków. Płyty były muzyką taką z elementami jazz rocka, a wśród tekstów wykorzystano twórczość poetów współczesnych, takie jak Tadeusz Nowak, Tadeusz Śliwiak, Ryszard Krynicki czy Mieczysław Jastrów. W 1976 roku ponownie nawiązał współpracę z Pawluśkiewiczem oraz napisał muzykę do tekstów Witkacego. Rok później w Opolu jego piosenka Hop, Szklankę piwa zdobyła nagrodę Grand Prix. Również na tym festiwalu przez Krystynę Jandę wykonywana była piosenka Guma do życia, której muzykę i słowa napisał Grechuta. Był również wraz z Krzysztofem Jasińskim i Janem Kantym Pawluśkiewiczem współautorem muzykalu Szalona lokomotywa. Według Witkacego prezentowanym w latach 1977 a 1980. Między innymi w krakowskim Teatrze Stu oraz katowickim Spotku. W 1976 roku rozpoczął trwającą blisko 10 lat współpracę z Piwnicą pod Baranami. W 1979 nagrał płytę z pieśniami do słów poety Tadeusza Nowaka, które poza nim zaśpiewali Teresa Haremza, Magda Umer oraz Marian Opania. Utwory te pochodzące ze spektaklu Zapach łamanego chleba nie spotkały się jednak z dobrym przyjęciem. W 1981 roku ukazały się Śpiewające obrazy, płyta nagrana ponownie z zespołem Anawa, na której znalazły się piosenki inspirowane obszarami Van Gogha, Picassa, Degassa, Monetta, Renoira i Wyspiańskiego, a także muzyka ze spektaklu Oltello. Później nastały już lata 80. i w 1984 roku wspólnie z Krystyną Jandą nagrał album pod tytułem Malinowym Chruśniaku z wierszami Bolesława Leśmiana. Do własnych tekstów wrócił w 1986 roku, wydając w 1987 płytę pod tytułem Wiosna, ach to ty, która wypełniona była lżejszą muzyką i przyniosła tytułowy przebój, a także zawierała fragment muzyki ze spektakli Kolas, Bregunon, Tumor Witkacego i Kronika Olsztyńska. W 1987 roku napisał muzykę do przedstawienia teatralnego Jana Brzechwy, Kopciuszek. W 1989 wydał płytę pod tytułem Krajobraz pełen nadziei. A już na początku lat 90., czyli w 1991, wydał piosenki dla dzieci i rodziców, nagrane wspólnie z aktorami Teatru Starego w Krakowie oraz dziecięcym chórem Gama. W 1994 roku wydał album pod tytułem 10 ważnych słów, zawierających utwory poświęcone istotnym wartościom w życiu, nawiązywał w nich do dekalogu, określając je jako 10 przykazań człowieka. No. W 2000 roku ukazał się zestaw pod tytułem Świecie Nasz, zawierający wszystkie 13 albumów Grechuty. Kompilacja otrzymała w 2001 roku nagrodę muzyczną Fryderyk w kategorii Najlepsza reedycja. Zestaw został wznowionym w 2005 roku. Uzupełniono go wtedy o album Niezwykle miejsca, a także o składającą się z nagrań archiwalnych płytę Godzina miłowania. W 2003 roku wspólnie z zespołem Mysłowic
Marek Grechuta wykonał cover ich przeboju w Krakowie. Grechuta na początku, że tak powiem, to było tak, że wokalista zespołu Mysłowic zaproponował Grechucie. Grechuta się zgodził, ale oczywiście namienił tam kilka poprawek w tekście i wtedy wykonali utwór tam razem. Utwór znalazł się na dwupłytowym albumie The Best of Mysłowic. Można znaleźć ten utwór. Ostatnią płytą Grechuty z premierowym materiałem były Niezwykłe Miejsca w 2004 roku, na którym znalazły się piosenki poświęcone miejscom, które go oczarowały. Grechuta był aktywnym malarzem. Odbywały się wystawy obrazów jego autorstwa m.in. w Krakowie w 1981 roku, Bytomiu w 1984 czy Myślenicach w 1986. Grechuta interesował się także rzeźbą i filozofią. Wystąpił w filmie Andrzeja Wajdy Polowanie na muchy. W tym filmie wystąpił tak naprawdę tylko dlatego, żeby nie robić przykrości Andrzeja Wajdzie, gdy Andrzeja Wajda dał mu propozycję. Nie zależało mu na jakiejś wielkiej sławie i grywaniu w filmach, ale wystąpił jeszcze w filmie Tumor Witkacego i było to w 1985 roku. W 1968 roku Marek Grechuta właśnie wtedy poznał swoją żonę Danutę. Poznał ją na zabawie sylwestrowej. W sumie to tam ją dojrzał, bo Marek Grechuta był z inną partnerką i jego przyszła żona była z innym partnerem i nawet nie zamienili wtedy ze sobą słów. Tylko po prostu gdzieś tam kiedyś się minęli na ulicy. Porozmawiali. W sumie Marek się tylko zapytał, gdzie ona mieszka i tam mieszkała w akademiku, niedaleko tam, gdzie on, ale nie podała mu pod którym. No i on tam się dowiedział po wspólnych znajomych, no i tam ją odwiedził. I w sumie wtedy, w sumie można powiedzieć, że się tak poznali. W sumie to poznali się jeszcze na festiwalu. Danuta go tam zobaczyła. I tak się poznali. W 1970 właśnie się pobrali. Mieli syna Łukasza 2 lata później, jak się nie mylę, albo 4 jakoś tak. Kariera Grechuty poważnie utrudniała zaburzenia afektywne dwubiegunowe, na które cierpiał przez wiele lat. Zdarzało się, że z tego powodu przerywał próby, a nawet występy, co było przez widzów błędnie uważane za skutki nadużycia alkoholu. Zaburzenie ujawniło się już w młodości, po nagłym rozstaniu z Haliną Marmurowską, tak jak już opowiadałem. Artysta w sumie przez wiele lat miał potem skutki tej choroby dwubiegunowej. Można powiedzieć, że do śmierci z wiekiem się nasiliła. W sumie nasiliła się, ponieważ gdy ich syn Łukasz wyszedł z domu i nie oznajmił, gdzie idzie i kiedy wróci. I przez to właśnie poniekąd wtedy się nasiliła choroba u Marka Grechuta, bo ponieważ on bardzo przeżył zniknięcie syna.
No. I właśnie nawet wystąpili wtedy w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Było to w 1999 roku. Właśnie wtedy syn Łukasz wyruszył w samotną pieszą pielgrzymkę do Santiago de Compostela i Rzymu. Odnalazł się on po 8 miesiącach od emisji programu. Co jeszcze mogę powiedzieć, że w ogóle Marek Grechuta wydał 14 płyt i kilkadziesiąt utworów. Zmarł nagle. Marek Grechuta zmarł 9 października 2006 roku w wyniku niewydolności krążenia, która była skutkiem ogólnego pogorszenia stanu zdrowia spowodowanego kilkoma czynnikami. Jeszcze co mogę powiedzieć, że 17 października został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu w Rakowickim w Krakowie. Pogrzeb poprzedziła msza święta w kościele mariackim, gdzie artyści piwnicy pod baranami zaśpiewali Przychodzimy, odchodzimy i Dezyderata. Gdy trumna z ciałem Marka Grechuty opuszczała bazylikę, rozległy się oklaski, którym towarzyszyła melodia piosenki artysty Ocalić od zapomnienia. Od bramy cmentarza Rakowickiego trumnę niósł Pawluśkiewicz Zbigniew Preisler. Nieśli go też przyjaciele z piwnicy, Grzegorz Turna, Jan Kanty. Nad grobem Jan Kanty Pawluśkiewicz odczytał wiersz napisany przez Leszka Aleksandra Czulskiego. W pogrzebie Grechuty uczestniczyli Grzegorz Turnał, Mirosław Czyszkiewicz, Jacek Zieliński, Anna Szałapak, Jacek Wójcicki, Artur Trojek, Leszek Wójtowicz i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W pralni akademika przy ulicy Piastowskiej za pomocą kilku desek udało mu się zbudować amfiteatralną salkę prób. Właśnie. Marcin Grechuta. To tu spotykali się z Janem Kantym, Pawluśkiewiczem i innymi studentami architektury, angażując się w studencki kabaret. Jeśli chodzi o Markę Grechutę, to powstały trzy publikacje książkowe. Marek Grechuta, Portret artysty w 2006 roku, Wojciecha Majewskiego, Marek Grechuta we wspomnieniach żony Danuty, w 2011, Danuty Grechuty i Jakuba Barana oraz Chwile, w których nie znamy. Opowieść o Marku Grechucie w 2013 roku Marty Sztokwisz. Jeszcze z takich ciekawostek, to 9 października 2007 roku na cmentarzu Rakowickim odsłonięto pomnik Grechuty. Uroczystość poprzedził przemarsz korowodu złożonego z przyjaciół poety i miłośników jego twórczości. W 2008 roku powstał krótkometrażowy film dokumentalny o Grechucie pod tytułem Danuta i Marek – Grechutowie. W ramach serialu Taka miłość się nie zdarza, wyreżyserowany przez Dagmarę Kosak, a wyprodukowany przez TVN Styl. W 2009 powstał film dokumentalny o życiu Grechuty pod tytułem Gdziekolwiek będę. Wyreżyserowany przez Piotra Poraja Poleckiego i sfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Telewizję Polską. Scenariusz filmu obok reżysera utworzyła Danuta Grechuta. W ogóle to Narodowy Bank Polski planował emisję monety z wizerunkiem Marka Grechuty w ramach serii Historia polskiej muzyki rozrywkowej, lecz jakoś dotąd tego nie zrealizowano. Piosenka Marka Grechuty pod tytułem Niektórych nie znamy jest nieoficjalnym hymnem kibiców drużyny piłkarskiej Korony Kielce. Utwór jest odgrywany i śpiewany przed meczami drużyny na stadionie miejskim w Kielcach. W kwietniu 2014 roku Radio Z i Radio Z Gold wyemitował 20
odcinkowe słuchowisko będące wersją audiofragmentów książki Jakuba Barana i Danuty Grechuty pod tytułem Marek Grechuta we wspomnianych żony Danuty. Fragmenty czytała Magdalena Ruszczka. Dzięki staraniom Danuty Grechuty oraz Fundacji Korowód imieni Marka Grechuty wszystkie odcinki są sukcesywnie publikowane na profilu artysty w serwisie Facebook oraz YouTube. We wrześniu 2015 roku nakładem wydawnictwa Proszyńskiego ukazał się zbiór wierszy Marka Grechuty pod tytułem Pani mi mówi niemożliwie. Najpiękniejsze wiersze i piosenki. W Bielawie, Lublinie, Opolu, Ostrowie Wielkopolskim, Radomiu, Słupsku, Turku znajdują się ulice, w których patronem jest Marek Grechuta. Polska Szkoła Społeczna w Porsgrunn w Norwegii jako pierwsza szkoła nosi imię Marka Grechuty. Jeszcze w 2014 roku Amfiteatrowi Miejskiemu Domu Kultury Świnoujście uroczyście nadano imię Marka Grechuty. Od 2018 roku jest Park Krakowski w Krakowie, ma za patrona Grechutę i artystę upamiętnia odbywający się corocznie w Krakowie Grechuta Festiwal. No, to takie właśnie historia i ciekawostki na temat Marka Grechuty. Dziękuję za wysłuchanie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Pozdrawiam Was. Belmondo.